You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Dziękuję Ci za tą informację, 9S. A Was witam serdecznie w trzecim odcinku z Nier Automata. Dobra, mam iść z Tobą? Czy jak to ma się odbyć? Mogę dostosować Twój styl walki? Okej, okay, zbalansowane. Bliski dystans, daleki dystans, agresywny, ostrożny, pasywny. Nie zmieniać. Nie wiem, jak ty walczysz, ale może niech będzie bliski dystans? Ja spróbuję strzelać wtedy? Z daleka? Nie wiem, gdzie mam wchodzić. Chyba mam tu wejść. Jap, mam się zameldować. Okej, okay, czyli każdy mi coś powie ciekawego? Będę zapisywać, kiedy tylko dam radę. Problem jest taki, że ta gra nie pozwalała mi na to przez pierwszą godzinę rozgrywki. Okej, okay, czyli zapisywanie polega po prostu na wysyłaniu naszej pamięci. Pamięci androida do bazy i oni po prostu odtwarzają wtedy nasze ciało. A jak sprawdzić maila? Transport terminal. Gdzie to będzie? Gdzie istnieją takie rzeczy? O, szybki zapis. Nie tego szukałam, w sumie mapy. Aha, nie mam mapy. Do tego rejonu. No dobrze. A ci z drugiej strony możemy powiedzieć coś jeszcze ciekawego? Widzę, że warto z nimi rozmawiać. Może jakieś porady? Cokolwiek? O. Czyli? Okej. To właśnie słyszałam przed chwilą. Okej. Okej, jeszcze ty. Może mi coś powiesz ciekawego? Czyli to jest, że tak powiem, taka infolinia? Gorąca? Może nie gorąca, ale infolinia? Czy co, muszę tu wejść? Albo i nie. Dziękuję. Czyli można tutaj z wszystkimi rozmawiać! Jeszcze są znajdźki! O Boże. O Boże. To się źle skończy. Dobrze, nie mam jeszcze żadnej misji. Dopiero co się obudziłam, bo umarłam. Będę musiała sobie tego kupić dużo, jeśli będę miała taką możliwość. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie. Dobra. Ja bym zagadała do tej laski, potem zwiedzimy stację. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission. Tak. I need you to head to the surface. Rendezvous with the resistance and do some recon. Okay. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them. So we'll need you to look into that as well. To nie, dobrze.
A dostaliśmy misję. Dobra, to możemy zwiedzać stację teraz. Mhm. Wiecie, kupiłabym trochę potek leczących. I tak dalej. That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. A nie miałeś takiej? W sumie może, że tego nie pamiętasz. Co to za miejsce? Sklep. Nie są nawet takie drogie. Aha. Czy to są rzeczy, które ja mam... Chwila. Najpierw zajrzyjmy może do swoich danych. Mhm. Mogę zmienić kolor poda, z tego co widzę. Tak, zdecydowanie chcę, żeby latała wokół mnie książka. Tak, to wygląda stylowo. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Questy, umiejętności. Laser. A, jestem w stanie... obejrzeć, co te chipy zmieniają? Aha, to są chipy. Mhm. Tak, zobaczcie. Tutaj mam chipy, które mi pozwalają różne rzeczy robić, tak? Czyli mogę sobie na przykład wyjąć z chip, który mi wyświetla poziom mojego życia. Albo ładowanie energii, albo poziom... minimapę, tak? Mogę to sobie wyjąć. I to się nie będzie wyświetlać. Zaraz wam pokażę. Wyjmiemy go. I... Ajej. Nie zrobiłam tego tam, gdzie trzeba. Więc jestem głupcem. Ale to zróbmy tak. Ustawmy ten aktywny. O. Widzicie? Nie wyświetla mi się minimapa. Wyjęłam mapę stamtąd. Mogę sobie w ogóle ustawiać te chipy. Ta książka śmiesznie strzela. Dobra, zmienimy sobie na ten zestaw chipów, który miałam. Po prostu. Ten chip jest moim systemem operacyjnym i tak, mogę go wyjąć, ale nie będę tego robić. Nie wiem, co oznaczają te liczby. Może ile zajmuje miejsca tak naprawdę. Jak rozumiem, tu mogę robić zakupy. To mam. Nie wiem, czy chcę widzieć to XP, czy to mi jest potrzebne. To chyba mam. To mam. Miejsca, gdzie mogę łowić ryby, okej. Tego weźmiemy dużo. Tego też weźmiemy tak bardzo dużo. Tego też mogę. A nie mamy dużego. To są tylko do podnoszenia ataku. Nie wiem, czy chcę tego kupować. Może trochę wezmę. A co mi tam? Zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra.
Zapiszę grę może, póki mogę. I chyba idziemy dalej. Cieszę się. Będę to robić. Będę to robić spokojnie. Co mamy tutaj? Okej. Okay. To jest cały czas sklep. No dobra. Mogę spać. Dobrze. To pewnie też zapisuje grę. To są miejsca, gdzie nas wytwarzają. Pobiegnij, moja droga. Może nie. Może nie sprzedawajmy części, podstawowych części naszego systemu. Bo tak. Może nie. Nie jest aż tak źle z pieniędzmi u nas. No, uroczo. Taka miła atmosfera tutaj panuje. To dla dobra ludzkości mnie trochę przerażało, ale tak to jest tu miło. Cześć, okradnę cię. Śpij sobie dalej. Dobrze, dochodzimy do hangaru. W takim razie. Bardzo, bardzo mi się podoba operowanie kamerą w tej grze, zresztą już o tym mówiłam. I no, czuję się taka... Jest fajnie, jest bardzo miło. Okej, okay. Ciekawe. Poza tym, że jest bardzo miło, to urozmaica rozgrywkę. Wiecie, takie tłuczenie hord przeciwników w jednym trybie byłoby męczące na dłuższą metę, tak? To mamy Bulletstorm, mamy trochę hack and slasha. Jest fajnie. Trochę podstawowej walki, że tak powiem. Znanej z gier arcade. Mówię o samym początku gry. W szczególności, że my zniszczyliśmy, ile ich było? 5? 6? Jak nie 7? Nie, ile nas leciało? 5 chyba, no to 6. Oj, marudzisz. Marudzisz, do czegoś trzeba je używać, mają stać i się kurzyć. No chyba nie. Ostatni raz, jak byłam w tej formie, było źle. Mam nadzieję, że ty nie będziesz łosiem przynajmniej, mój drogi. Moja droga dziewiątko. Może tak się będę nazywać po prostu. Dobrze. Jestem łosiem. Bałam się, że w to wpadnę. Nie obrywam jak nie wiadomo kto. Dobra, nie rób tego, Leno. Nie jaraj się aż tak. To się źle kończy.
Na, nie mogę się tu odnowić. Jap. Dobra, nie jaraj się, Leno, teraz aż tak. Naprawdę nie ma o co. Naprawdę nie ma o co się tak jarać. To są tylko umiejętności. Zaledwie. Dobra. Strzelamy w drugą. Ty jakoś tak w sumie nie miałam okazji użyć na tobie swoich rakiet. Dobra. Padło. Co teraz? Okej. Okej. Mam nadzieję, że sobie dam radę mimo wszystko. Bo jestem lamą. Jak widzieliście, potrafię być straszną lamą. Dobrze. Jak wypada. Świetnie. Idealnie. Co teraz? Skarby mamy do zbierania. Kryształ. Właśnie nie wiem, co ja mogę z tymi rzeczami robić. Nie mam pojęcia. W sumie. O. A. Nie? A. To nie. To nie będę. Tu nic nie ma. Ło. Lubię klimaty postapo. Bardzo. Bardzo je lubię. To pewnie trochę też widać u mnie na kanale. No ale zobaczcie, to wygląda tak super. Ziemia przejęta przez naturę. Odebrana. Z powrotem właściwie. Super to wygląda. Okej, okay, minimapa pokazuje geografię wokół ciebie w prawym dolnym rogu. Ikona piękna, ładna, pokazuje ci, gdzie masz dotrzeć, żeby się nie zgubić. Tacy są pomocni. Prawda jest taka, że mogłam sobie nawet spróbować radzić bez tego. Czemu nie? Okej. Okay. Pusto. Jak znam życie, to powiedziałam to za wcześnie. Zaraz coś na mnie wyskoczy. Trochę pozwiedzamy. Można, bo czemu nie? Mimo tego, że tu nic nie ma. Tak właściwie. Nic, a nic. No bez jaj. Aż taką pustkę by zrobili. Żadnych znajdziek. Na przykład. Poza możliwością wyjrzenia na piękną okolicę. Dobrze, tu nie mamy nic więcej. Wracamy. W prologu było tyle znajdziek i tyle się działo. Tutaj czuję się samotna. Nie rozumiem legendy mapy. Zaraz zobaczymy, co to jest. A! To są przeciwnicy. Okej. Okay. To pewnie wszystko są przeciwnicy, tylko różne rodzaje robotów. Tak myślę. Tak się zastanawiam właściwie, co mam do zrobienia. Muszę pójść poszukać ruchu oporu. Przy
Przy okazji zbierając znajdźki. Coś czuję, że będzie jakiś crafting dostępny, skoro mogę zbierać złoża. Ta gra ma otwarty świat, tak, do waszej wiadomości. To wygląda tak... Czuję się jak nekromanta. Czy to jest jedzenie? W sensie, androidy tego nie jedzą, ale tam pobiegł łoś! Aaa! To takie fajne. Okej, okay, czyli jasne, to są niewrogie jednostki. Dobrze wiedzieć. Czy muszę wejść gdzieś tędy? O, znajdźka. Nie, tu nie wejdę. No to muszę obejść naokoło, co? Boże, łoś! Nie bój się! O, cały czas się boją ludzi, ciekawe. A ludzi tu nie było od dawna, dawna. To dziwne. Czy maszyny je atakują? Że się boją? Znaczy, ja wiem, że... ofiary mają swoje odruchy, tak? Ucieczki. Natomiast... jednak zwierzęta, które nie znają człowieka, mają takie trochę... Co to tam jest? Chyba zapis gry. Mówiłam o tym, że zwierzęta, które długo nie widziały człowieka, mają dużo krótszy tak zwany dystans ucieczki wobec nich, tak? Czyli też w sumie tu też podeszłam praktycznie zupełnie blisko. No, to jest chyba automat na sprzedaż różnych rzeczy. Ciekawe. Informacja o mapie. Okej. Okay. A! I mogę tu zapisać grę. Świetnie. Cieszy mnie to. Map data obtained from bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Jest ślicznie. Ten świat jest piękny. Mogłabym tu żyć. Nawet jako android. W szczególności jakbym miała taki tyłek. Dobra. Czy ja mogę wchodzić? Nie, nie do wszystkich budynków. Pewnie do niektórych tylko. Mogę zbierać znajdźki. Ale idźmy w ogólnym kierunku, który wskazuje nam gra. Tak myślę. Nie poddawajmy się zbytniej eksploracji. Póki co. O. Chyba znalazłam. Tylko nie tędy wiedzie droga do wejścia. Dobra. Czyli się muszę jednak wrócić. Okej. Okay. To wygląda spoko, zajebiście. Do was jest jakaś wąska dróżka, z tego co widzę. Czy chcę ich atakować? Nie widzę potrzeby, tak właściwie. Wejdźmy sobie do siedziby ruchu oporu. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Przynajmniej wyglądamy... jak ludzie. Trochę. Zawsze jestem ciekawa, czy ta chrapiąca suka się nagrywa, która śpi obok mnie. Ale chyba nie. A szkoda, bo to uroczy dźwięk. Okej. Okay. Weszłam! Dotarłam chyba tam, gdzie miałam dotrzeć. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Tak, do obozu ruchu oporu. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing.
No dobrze, to... Myślę, że mogę najpierw pogadać z ich liderem. O, tu jest zapis. Dobrze. To... Oj nie, nie chcę to zrobić. A, tu mam skrót do używania przedmiotów. Dobrze. Dobrze. Zapiszmy grę. Po prostu. Nie, nie mogę. Okej, okay, muszę to najpierw aktywować, co? Dobra. Mogę się przenosić między tymi budkami. Widzę, że mogę sprawdzić swojego maila również. Mail testowy. Okej, okay, wszystko działa. Super, dzięki wielkie. A zapiszmy grę. Niech będzie. A to co? Znajdźka. Okej, okay. Jakaś łodyga. Pogadajmy z szefem. Co się będę rozgadywać. Dowiedzmy się, co tu się dzieje. Number 2. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. Anemona. Okej. You must be the new scouts we Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Okej. Okay. Mam wrażenie, że ona nas skądś zna, tylko udaje, że tego nie robi. Jesteś zajęty. Dobrze. Cieszę się, że masz mi wiele do powiedzenia, mieszkańcu wioski. O raju. No, widzę, z kim muszę pogadać. Ale wiecie co? Zostawię sobie to na początek kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I cóż, dzięki serdeczne za oglądanie. Myślę, że od kolejnego odcinka będę podchodzić do nagrywania troszkę bardziej sesjowo, czyli po prostu będę siadała na godzinę, dwie, nagrywała całość i to dzieliła na odcinki. Zresztą zobaczymy, jak mi będzie wygodniej. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie z tymi systemami zapisu, tak naprawdę. Jak często one będą, jak dużo ich będzie. Pewnie dostosuję tryb nagrywania do tego. W każdym razie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i... Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się.